Rozpoczynamy dzisiaj kolejne nasze nabożeństwo. Jest nas oczywiście, zgodnie ze rozporządzeniem ministra zdrowia, mniej niż 50, znacznie mniej. Chorych i obciążonych chorobami poprosiłem, aby pozostali w domach. Dzieci i młodzież ucząca się również pozostała w domach. Starszym zaleciłem także, aby nie podejmowali ryzyka i pozostali w domach. A więc jesteśmy tutaj. Nie wróciliśmy z zagranicy, gdyby ktoś zadawał sobie jeszcze kilka kolejnych pytań. Mamy płyn dezynfekujący przy drzwiach, który nie jest święconą wodą, ale jest bardzo potrzebny. I mamy między rzędami większe przerwy niż zwykle, odstępy. A więc wydaje mi się, że spełniamy więcej wymagań niż to widziałem w tym tygodniu w niejednym hipermarkecie czy w jakiejś kolejce, widząc, co się dzieje. Modlimy się oczywiście o wszystkich, którzy są w służbach, w służbie zdrowia, w służbie transportu, którzy są jako sprzedawcy gdzieś w różnych miejscach, którzy pieczą chleby i za wszystkich, którzy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby no, po prostu być w domu i nie wychylić nosa. To tak zawsze jest, że ktoś musi się poświęcić, żeby ktoś mógł sobie zostać w domu. A więc zachęcam wszystkich, aby w modlitwie byli z nami, za tymi wszystkimi, którzy służą naszemu narodowi w dniach dzisiejszych. A ja chciałbym rozpocząć od fragmentu psalmu 107. Psalm 107, Księga Psalmów. Ten psalm zaczyna się, właściwie jest zatytułowany Pan wybawcą z wszelkiej niedoli. Z wszelkiej niedoli. Ten psalm rozpoczyna się słowem wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. A my przeczytamy od wersetu 28. Wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Uciszył burzę, uspokoiły się fale morskie. Wtedy radowali się, że się uspokoiły i zawiódł ich do upragnionej przystani. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za cudów i za cuda Jego dla synów ludzkich. Niechaj Go wysławiają w zgromadzeniu ludu. Niechaj Go chwalą w radzie starszych. Zamienił rzeki w pustynię, a źródła wód w ziemię suchą. Ziemię urodzajną w słoną i jałową z powodu złości jej mieszkańców. Pustynię zamienił w zbiorniki wód, a ziemię suchą w źródła wód. Osadził tam głodnych i założyli im miasto do zamieszkania. Obsiali pola i zasadzili winnice i zebrali obfity plon. Błogosławił im i rozmnażali się bardzo, a bydła ich nie umniejszył, lecz zmaleli i zgnębieni byli przez ucisk, nieszczęście i strapienie. Wylał wzgardę na dostojników i sprawił, że błądzili po bezdrożnym pustkowiu. Ale ubogiego podniósł z nędzy i rozmnożył rodzinę jego jak trzodę. Widzą to prawi i cieszą się, a wszelkie bezprawie zamyka swe usta. Kto jest mądry, niechaj się tego trzyma i rozważa łaskawość Pana. Pan wybawcą z wszelkiej niedoli. Gdybyśmy przeczytali cały ten psalm, to zobaczymy, że oni wołali do Pana w tej niedoli. Co zakręt dziejowy, co nawałnica, co najeźdźca, ciemiężyciel, choroba, zagłada. Bóg doprowadził tych ludzi, a właściwie raczej pozwolił im dotrzeć do kresu swych sił. I wtedy, kiedy przychodził kres, oni wołali do Boga w swojej rozpaczy. Jak trwoga, to do Boga, tak mówi polskie porzekadło. Myślę, że dziś trapią nas trzy epidemie. Jedna, ta, która zrobiła największą karierę i gdzie media właściwie w każdej minucie informują nas bardzo często o tym, co się zmienia, a więc epidemia koronawirusa.
O tym dzisiaj nie będziemy mówili. Druga epidemia to epidemia strachu i rozpaczy. Rzeczywiście bardzo wielu ludzi nie ma nadziei, żyje w strachu, żyje w niepewności, w ciągłej obawie, w takim podwyższonym stanie poddenerwowania. I trzecia epidemia, o której praktycznie się w ogóle nie mówi, a umarło od niej nieprawdopodobna ilość ludzi. To jest epidemia zwana w Piśmie Świętym grzechem. Pismo mówi, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, a więc Bożej obecności, Bożej bliskości. I dobrze wiemy, że na grzech nie ma lekarstwa. Ludzie nie wynaleźli skutecznej szczepionki. Nie pomaga religia, nie pomaga moralność, nie pomaga dobre życie i uczynki, choć przecież to ktoś powie, nic złego nie jest być dobrym. To wszystko ludzie mieli przecież, zanim przyszedł na ten świat Jezus Chrystus, prawda? Mieli to wszystko ludzie. Mieli religię, mieli moralność, zdolność wyboru do czynienia dobra bądź zła, a jednak nie mieli pewności zbawienia, nie mieli życia wiecznego, nie mieli autentycznego poczucia bezpieczeństwa i pokoju w swoich sercach. Strach przed śmiercią był przerażający. I gdyby człowiek mógł sobie z epidemią grzechu w jakikolwiek sposób poradzić, Jezus Chrystus nie musiałby przychodzić na ten świat i nie musiałby umierać za nasze grzechy. Poradzilibyśmy sobie przecież z tym jakoś, prawda? Może tym, którzy jednak więcej grzeszą niż czynią dobra, zrobilibyśmy jakąś kwarantannę, zmusilibyśmy ich w jakiś sposób do przewartościowania swojego życia. No, człowiek jest w stanie zrobić bardzo wiele, co widzimy w ostatnich tygodniach. A jednak nawet taka religia, która zawierała w sobie ponad 600 obrzędów, przepisów, nakazów, zakazów, gdzie naprawdę trzeba było się nieźle nagłówkować i poduczyć, żeby móc praktykować ówczesny, dzisiaj powiemy, judaizm, ale tą religię Izraela, Żydów, trzeba było naprawdę wiele wiedzieć, żeby nie być przestępcą zakonu, jak to mówi Pismo. A jednak to w niczym nie było w stanie pomóc człowiekowi. Nowy Testament, bo Biblia składa się ze Starego Testamentu i Nowego. Nowy Testament, apostoł Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale, 23 wersecie mówi: albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Taka jest należność za grzech. Takie są skutki epidemii albo pandemii, powiedzielibyśmy dzisiaj, grzechu, tego powszechnego grzechu. To jest śmierć. Chociaż skutkiem grzechu jest śmierć, Pismo Święte mówi, że możemy przyjść do Boga, poprosić Go i otrzymać dar życia wiecznego, dar łaski Bożej, dar niezasłużonej przychylności Bożej. To jest żywot wieczny, życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W kolejnym tekście ten sam apostoł, ten sam apostoł w liście do Efezjan w 2 rozdziale powiada, a jest to 8 werset, mówi: albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I znowu mamy słowo o łasce, o Bożej przychylności, na jaką człowiek nie zasługuje. I zbawieni jesteśmy przez wiarę, nie przez wiarę i uczynki, ale przez wiarę. Biblia precyzuje, to nie jest z was, a więc nie było niczego, co człowiek mógłby ze swej strony dołożyć do tego, aby, co mógłby zrobić, aby sprawić, że to zadziała, to nie jest z was. Apostoł Paweł mówi, to jest Boży dar, Boży prezent dla was.
Nie przypuszczam, żeby ktoś z nas kiedykolwiek przyjmował Boży prezent swoim gościom, chcąc zapłacić za niego, albo chcąc go dopiero przyjąć wówczas, kiedy na niego zasłuży, we własnych oczach przynajmniej. Przyjmujemy prezent, przyjmujemy dar z wdzięcznością, z radością. Tak należy przyjąć Boży dar. Tak zawsze należało przyjąć Boży dar. Nie z uczynków, aby ktoś się nie chlubił, aby ktoś nie wyznaczał sobie jakiegoś poziomu, od którego powie, że tak, jeśli będziesz taki jak ja, to wtedy masz szansę na to, by zasługiwać na taką Bożą przychylność. Nie z uczynków. Jego dziełem jesteśmy, mówi Pismo o ludziach, którzy przyjęli ten Boży dar. Nie możesz zasłużyć, nie możesz zapracować, nie możesz liczyć na to, że dobro w twoim życiu przeważy zło. Możesz przyjąć to wyłącznie przez wiarę z łaski jako dar. Dzisiaj każdy z nas może zawołać do Pana. Może ktoś jest przed internetem, ogląda naszą transmisję. Tak, to jest dobry czas, aby zawołać do Boga, jak tamci wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. I możesz poprosić, aby dał ci ten dar, dar życia wiecznego. Możesz przeprosić, wyznać Mu swoje winy, grzechy, które były skutkiem i są skutkiem oddzielenia człowieka od Boga. Mamy pewność na podstawie Słowa Bożego, że Bóg słyszy każdego, kto w ten sposób woła do Boga. Jeżeli ktoś jest katolikiem, to wiesz też, co w tym tygodniu się wydarzyło. Nie wiem, czy wiecie, co w tym tygodniu się wydarzyło. Otóż papież, głowa Kościoła rzymskokatolickiego, przyznał, że bez księdza możesz otrzymać odpuszczenie grzechów. Przecież my o tym mówimy od czasów reformacji. A pojedynczy ludzie, reformatorzy Kościoła katolickiego, jeszcze wcześniej o tym mówili, za co niektórzy z nich zginęli na stosach. Jedynie Bóg ma moc odpuszczać winy. A więc wołaj do Pana, tak jak oni wołali do Pana, a On wybawił ich z utrapienia. Jeśli się ktoś boi, jeśli się boisz i strach cię paraliżuje, wołaj do Pana. On ma moc wybawić cię również z tej epidemii strachu. Jeśli chorujesz na cokolwiek, wołaj do Pana. Biblia mówi, że On jest też lekarzem. Przede wszystkim leczy ludzkie dusze, ale również wielu zostało uzdrowionych na ciele. Jeśli wiesz, że jesteś grzesznikiem, ponieważ Pismo Święte tak mówi o mnie i o tobie, wołaj do Pana, aby wybawił cię z tej niedoli. Ten psalm zaczął się słowami: wysławiajmy Pana, albowiem jest dobry, albowiem Jego łaska trwa na wieki. Jego łaska trwa na wieki, a więc łaska, niezasłużone dobro, ona trwa aż po dzień dzisiejszy. Aż po dzień dzisiejszy. Dzisiaj możesz wołać do Pana. Może ta sytuacja jest dla wielu rozpaczliwa, tak jak rozpaczliwe były chwile w życiu Izraela, o czym ten psalm 107 mówi. Ten psalm skupia nas jednak na działaniu, które można podjąć w każdym trudnym czasie. Jest to prośba do Boga o wybawienie z wszelkiej, z każdego rodzaju niedoli. Drodzy, zawołajmy dzisiaj do Pana. Gdziekolwiek kto jest, zwracam się do tych w internecie, możesz dzisiaj zawołać do Pana i doświadczyć czegoś nieprawdopodobnego. Bez ingerencji ludzi. Możesz doświadczyć pokoju, możesz doświadczyć radości, pomimo tego, że nie ma powodów na zewnątrz, aby się cieszyć. Możesz doświadczyć tego pokoju pomimo smutku i rozpaczy wielu i strachu. Możemy doświadczyć obecności Boga, tej bliskości Boga. Tam, gdzie jesteś, w swoim domu, możesz otworzyć Pismo Święte. Niemal każdy Polak je ma, choć w wielu przypadkach jest to księga zakurzona i wydaje nam się, że nadaje się jedynie do muzeum.
Otóż nieprawda jest bardzo przydatna w naszych czasach. I kiedy ludzie mają dzisiaj sporo godzin wolnych i czasu, nie mówię o tych pracujących, możesz również otworzyć Pismo Święte razem dzisiaj z nami i rozważać, co Bóg ma do powiedzenia o życiu człowieka, o twoim życiu, jaki jest jego sens, po co żyjesz, po co przyszłaś na ten świat, dokąd to życie zmierza, co jest dalej, kiedy ono się skończy tutaj. Biblia odsłania niesamowite tajemnice.